Głównymi bohaterami spotu są mężczyzna w średnim wieku oraz młoda kobieta. Akcja spotu odbywa się w gabinecie lekarskim w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Mężczyzna wychodzi z windy i idzie wzdłuż zaciemnionego korytarza przychodni lekarskiej. Wchodzi do gabinetu lekarskiego. Pacjent, trzymając dokumenty w ręku, podchodzi do biurka, przy którym siedzi młoda lekarka. W dolnym prawym rogu jest tłumacz polskiego języka migowego, który zajmuje 1/8 części ekranu. Mężczyzna siada na krześle, wita się i zaczyna mówić. Lekarka przerywa mu, mówiąc w obcym języku. Mężczyzna jest zaskoczony i daremnie stara się zrozumieć, co kobieta do niego mówi. Pacjent stara się przekazać lekarce, co mu dolega, ale lekarka kontynuuje wypowiedź. Mężczyzna jest skonsternowany i zaskoczony. Spot kończy się białą planszą, na której z lewej strony widnieje logotyp programu Dostępność Plus. Z drugiej strony dużą czcionką umieszczony jest napis: Masz prawo do informacji w języku zrozumiałym dla Ciebie, jako osoby ze szczególnymi potrzebami. Wejdź na dostępnościplus.gov.pl. Na dole planszy widnieją 4 logotypy. Fundusze europejskie. Wiedza, edukacja, rozwój. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Logo Polski Związek Głuchych. Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny. Pod logotypami napis. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Wiedza, Edukacja i Rozwój. Dzień dobry, panie doktor. Mam taki problem, że... Ferdinand, je help us here. Kwa van malit. I kwa sajras hier. Nie bardzo... Fredek, kwa sejre, je het ek. Ja chciałem tylko Dla wielu głuchych Polaków język polski jest językiem obcym. W instytucjach publicznych masz prawo do uzyskania informacji w języku zrozumiałym dla Ciebie jako osoby ze szczególnymi potrzebami. Wejdź na dostępnościplus.gov.pl.